Halo, siemano wszystkim ludziska, z tej strony Hades i witam w kolejnym odcinku z Beholdera. Moi drodzy, kontynuujemy w tym momencie, gdzie zginęliśmy ostatnio. Tylko tym razem oddamy mu te po prostu pieniądze i... nie oddamy mu tych pieniędzy, raczej będę... wiecie, o co mi chodzi, czekajcie. 1500, tak. Poślij go do diabła, tu się boję, że on mnie zabije. Zamieć sprawę pod dywan, z własnych nie będę płacił. Czy on po broń chciał sięgać? Najgorsze jest to, że koperty też nie mam i tak... Czy ja mam na niego jakieś dowody? Taki wał troszeczkę. Czy ja w ogóle popatrzyłem dobrą osobę? Nie. Słabo bym powiedział. Dobra, co rządko chcesz? Okej, w ogóle ciekawostka, bo kiedyś jak grałem, to grałem na... Na zasadzie chciałbym pogadać z tobą, wiesz, tej kobito. Rozkaz z ministerstwa. Znaj sposób na eksmisję Klausa. No to jest akurat nie problem. Znaczy, kurde, bo nie wiem, skąd mam wziąć dostęp do archiwum. Z jakiego archiwum? Ej, ziomek! Szlakto. Bo chciałem się, wiecie... Aha, czemu na remont? Przecież tamtych nie musiałem remontować. Okej, jeden współlokator mniej, spoko... Nie. Ej, chodź tu. Anno. Okej, Anno, masz tutaj dla ciebie. Słodycze, jeszcze słodycze czy mam do oddania, chwila. Jeszcze ci słodycze oddam. Okej, mamy kolejne punkty, spoko. W ogóle co ja tu mogę ciekawego kupić? Ale te kamery nie są głupim pomysłem, w sensie, wiecie. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Widzę, że tutaj nikt nie chce. Dobra, wiecie co? Po prostu tego typa eksmituję i tyle. Eksmituję go, jego żonę też mogę eksmitować na spokojnie i tyle. Wiem, że może tak nie powinienem, ale trudno. Klaus, bo wiecie, chcę ruszyć do przodu. Książki, Boże, która to jest? Książki 4.1 z 2 września. 2 września 4.1. Wyślij. Okej. Czyli tego pana mamy już z głowy. I jego żonkę tak samo zrobimy. Elo, co tam? Zapytaj, co się stało. Czy to jest wbrew przepisom? Okej, liczę na to, że nie jest to wbrew przepisom, ale miło, że się tam dogadali, że jesteśmy, kurczę... O! Przeszukiwanie, a gdzie jest nasz kolega, który musi dostać w pierdziel? O nie, nagle cała rodzina coś chce. Tato, zapytaj, co się stało. Co się stało? Poznałem małą, miłą dziewczyną i chciałbym ją gdzieś zabrać. Za parę dni ma być premiera spotkania. Ile chcesz? Właśnie to jest najgorsze, nie? Że trzeba umieć rezygnować z jednych rzeczy dla drugich. No, z płynem do naczyń, no nieźle. Znaczy, my mamy lekarza, tak? My ogólnie mamy lekarza i... I właśnie to jest ten moment, w którym nie mam pojęcia, czy... tak naprawdę...
warto się godzić na to, nie? Bo w sensie nie wiem, czy ją się tak naprawdę da wyleczyć, powiem wam tak szczerze. Ponieważ ja kiedyś grałem, to później musiałem 10 tysięcy hajsu zebrać, nie? Okej, to weź pójdź. Weź pójdź, a ja wlecę do twojego pokoju. Kupię dwie kamerki. Jedną zamontuję. Jedną sobie zamontujemy. Bo widzę, że ci panowie będą czekali tutaj, póki ktoś nie wróci. Okej, to szybko możemy jabłko tu podłożyć. Okej. Szybką kamerę robimy. Dobra, wyszliśmy w ostatnim możliwym momencie. Okej, tego biją. Tego biją, zaraz dostaniemy pieniądze od ministerstwa. Chwila, wróć. Synu, bo ja zaraz dostanę pieniądze, więc będę ci chciał dać. Patrzcie, kto się tu wprowadził. No ten nasz doktorek, nie? Ten nasz doktorek to jednak ma pazur. No tak, przecież on pracował. Dobrze, rezygnujemy z tego. Znaczy nie muszę już odkupywać. Pogadajmy z Patrykiem. Dobra, no masz tutaj pieniądze, niech będzie. Jeszcze na kwiaty. Zgłoś wykonanie zadania. Okej, zgłaszamy. Zaraz tą żonkę się pozbędziemy jabłkiem. Wybierz numer, ministerstwo. Ministerstwo zasiedlenie, jeszcze nikogo nie mamy, ale wiem, że tak nie powinienem robić, po prostu. Właśnie, chwila, przecież ja o niej nic nie zrobiłem nigdy. Maria, lokal pierwszy, jesteś kobietą. Mieszkasz samotnie obecnie i jesteś nauczycielką literatury. No i zaszantażujemy cię jeszcze dodatkowo. To nie jest głupi pomysł. Lokar pierwszy. Przepraszam, bo ja akurat pracowałem. No tak, to nie mogło być łatwo, nie? Odbierz telefon. Wymyślę twoje rozruby, wychodzenie na ulicę, możesz z niebezpieczeństwa, zachodźcie spokój, zajmijcie się naprawami domu, macie na to 2 dni. Dzięki, ziomek. Propaganda, jeszcze jakieś plakaty chcesz, żebym ci nawiesił. Dobra, zawieśmy je. Wszyscy czegoś chcą w ogóle. Co za chorzy ludzie. Czemu wszyscy czegoś chcą? Ej, no naprawdę, wszyscy czegoś chcą. Dobra, dzień dobry. Okej, rozumiem, dobra, w tym sensie. W tym sensie, że muszę ponaprawiać czas te meble,
Ale co? Rozruba jakaś. Aha. Ej, ale przy okazji możemy przeszukać tu. W ogóle tak, musimy kupić. Kupmy kilka tych, żeby ponaprawiać. O nie, ty już wracasz, ja chciałem cię poprzeszukiwać jeszcze. A czego ty chcesz jeszcze ode mnie? Przyniesie mi pan butelkę czegoś mocniejszego? Dobrze panu zapłacę, tak się nudzę. Okej, okay, no później mogę przy... Albo dobra, od razu ci przyniosę. Tutaj pogadajmy, handel. Czy coś mocniejszego to jest whisky? Na pewno możemy... Jabłka, tak, kupmy wszystkie jabłka, tak, zacznijmy od tego. Kupmy jej whisky. Okej, liczę na to, że chodzi jej o whisky, nie? Że whisky to jest to czego potrzebuje, nie? Weź ten ziomek. Zapytaj o wyniki badań. Nie chcę pana straszyć, ale stan Marty jest nie najlepszy, oczywiście. $20,000? $20,000? Skąd ja wezmę 20,000? Przepraszam bardzo. W ogóle już wiem, że ty lubisz pić sobie. Ej, wydałem wydałem tysiaka, a dostałem 500? Boże, chciałem naprawić meble, a nie przeszukać tego. O. Okej, tak ciekawie nawet w sumie, bo tak dobrą wymówkę miałem, nie? Czy mogę kogoś zasiedlić? Nora, dobra, Nora, zapraszam cię. Puk, puk, puk. W sumie mogłem jej wino pewnie dać. Okej, jakby się coś pytali, to robię meble, nie? Tak jakby co, nie? Nikomu nie powiecie. Wy nikomu, mam nadzieję, że nie nakablujecie, że pomagam ludziom. A, nie mam tego, nie mam toolboxa. Dobra, weźmy ten, zakupmy je. No i naprawiamy dalej, no w razie czego to wiecie. A, bo ja miałem ten, miałem ją, miałem jej zarzucić tego, żeby mi zapłaciła za dochowanie sekretu. Tak, pamiętam, to wiecie co, zrobię to od razu w sumie. Znaczy, naprawię jeszcze w swoim mieszkaniu w ogóle, to jest dobry pomysł. Inaczej, tak, naprawmy najpierw rzeczy, ponieważ ministerstwo oczywiście wisi nad naszymi głowami, co jest niefajne, bardzo jest niefajne. Więc lepiej to zróbmy. W ogóle, moi drodzy, takie pytanie, jak wam się podoba seria z tej gry? Bo ja chętnie poczytam wasze komentarze. Bardzo chętnie poczytam wasze komentarze. No co prawda nagrywam to wszystko na zapas jeden wielki, ale no tak jak mówię, bardzo chętnie poczytam sobie je. Widzę, że Nora już się wprowadziła. Dobra, to wejdźmy, jeśli coś to zawsze jest takie, hej, naprawiałem meble, nie? Więc proszę się uspokoić i nie płakać. Widzę, że nasza żonka czegoś chce też. Oni wszyscy czegoś od nas chcą, a my, no to co my możemy, no? Kto tu mieszka? A, bo ci tutaj ci starsi ludzie mieszkają, nie? Tak, to nie, to ja ich już przeszukiwałem, to raczej to nie ma sensu. Kupmy kamerę tylko. Kupmy kamerę, polećmy sobie tutaj. Znaczy, polećmy. Patryk, czego ty chcesz znowu? Okej, ty palisz, to też warto wiedzieć.
Ja bym chętnie ten. Ej, okej, mam pozwolenie na przeszukanie domu jego, nie? W sumie spoko, tak. W sensie, no bo widziałem gdzieś tu te okulary. Gdzieś te okulary widziałem, to. To spoko, właśnie. Znaczy, od razu ukradni. Ej, no i teraz może jeszcze dostanę zjebki za to, co? Aha. Okej, okay, to idźmy do naszego staruszka. Rozmawiaj o okularach. Brązowe oprawki. Aha. Dobra, Maria, co tam jest? Poczesz ją, powiedz o raporcie, poczesz ją. Swoją drogą, bo w końcu chciałbym zarobić ekstra pieniądze, do czego w końcu się zmierzam i jak widać ciężko mi jest to zrobić. Z dnia w ogóle jabłko, tak? Jabłka są z dnia pierwszego i to jest 40. To jest w ogóle najłatwiejszy raport, jaki może być. Jedynka, pierwsze mieszkanie. Mario, wybacz, że cię tutaj męczę, tak? Ale. Ale mam pełne prawo do tego. Dobra, co ta jest, tak? Tato, zapytaj, co się stało. Masz jakieś problemy, tak? Tato, zbiórkę pieniędzy, potrzebna jest duża suma i nie wiem skąd wyczesnąć tyle pieniędzy. Ej, to powiem wam, że to jest strasznie ten przewalone. Karol, zepsuł się telewizor. Aha. Dobra, żonka, nie denerwuj się. Dobra, zakończ rozmowę, naprawmy ten telewizor. Właśnie, to są takie ciężkie dylematy, nie? Bo z jednej strony mamy, hej, zebrać 20 tysięcy na, wiecie, kurację. Nie mam pieniędzy. Niech się pan jej pozbędzie, strasznie się na niej zawiodłem. Co mi mi śpiewa i wszędzie jej pełno. Niech pan sprawi, by zniknęła z mojego życia. Proszę, sam nie dam rady. I pomyślcie, czy chciałem zabrać ją na luksusowy rejs statkiem. Kupiłem już nawet bilety. Wow! Ej, no to powiem wam, że się nie spodziewałem tego. A ty jesteś nieśpioszkiem. Dobrze, chodź tu. Ej, nie spodziewałem się tego, że będę musiał się jej pozbyć. Kurde na... Znaczy, wiecie... 15 tysięcy, 20 tysięcy. Przecież to jest tyle pieniędzy, nie? I. No ja nie wiem, skąd ja mam je wziąć. Czy ty zostaw chociaż pieniądze mi ten? Zostawiłaś? Nie zostawiłaś mi. Oj, nie podoba mi się to. Okej, okay, kolejna osoba, zapraszamy nowego klienta. Oczywiście doktorka warto zostawiać, znaczy zostawiać. Warto byłoby zostawić, gdybym miał więcej pieniędzy. A tak troszeczkę...
Potrzebujemy 35 tysięcy i ja nie wiem, skąd ja mam wziąć, nie? Nie chcesz ze mną gadać, co za kolo. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to będzie na tyle, bo tak, jeśli wam się materiał spodobał, łapka w górę, komentarz mile widziany, możecie wbić na fanpage'a i na Instagrama. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka, no i cześć!